Odrzucenie głosami radnych klubu PiS Wybieram Nowy Sącz projektu uchwały dotyczącego zmian w wieloletniej prognozie finansowej w trakcie piątkowej sesji ma swoje dalsze skutki. Wykluczyło ono możliwość przyjęcia kolejnej uchwały, tym razem związanej z przesunięciami w budżecie. Obie kwestie są bowiem ze sobą ściśle związane. Przypomnijmy w tym miejscu, że sprzeciw radnych klubu PiS Wybieram Nowy Sącz wzbudziło przeniesienie środków zaplanowanych na remont ulicy Jana Pawła II na wypłatę rekompensaty dla spółki Sądeckie Wodociągi. Zdaniem rajców te pieniądze można było znaleźć gdzie indziej. A że projekt uchwały oprócz tego punktów zawierał kilka innych, a był procedowany w całości, został też w całości odrzucony. To wywołało prawdziwą burzę. Listę utraconych inwestycji zaprezentował wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek, wprost obwiniając za impas poszczególnych radnych. Do 7 lutego jest składanie wniosku o dofinansowanie do budowy dróg, do tak zwanej subwencji ogólnej. Mamy w budżecie zarezerwowane 3 miliony złotych na budowę, na remont tragicznie wyglądającej w tym momencie Alei Piłsudskiego. Przypomnę stulecie Bitwy Warszawskiej w tym roku. Planowaliśmy to zadanie wykonać za kwotę około 6 milionów złotych, z czego 3 miliony udałoby się pozyskać ze środków zewnętrznych. Wniosek nie zostanie złożony, bo nie mamy zabezpieczonych środków w budżecie. Smutne. Nie złożymy wniosku, bo 12 radnych chciało siłą wymóc jakieś działanie prezydenta w odniesieniu do jednej drogi. 3 miliony złotych stracimy przez państwa. Oprócz tego wiceprezydent przekonywał, że miasto nie będzie póki co mogło zrealizować dwóch projektów edukacyjnych. Zagrożone są także zajęcia w ramach bezpiecznych ferii czy budowa zakątka przyrody i historii. W ślad za wystąpieniem wiceprezydenta Bochenka poszli radni koalicji nowosądeckiej. Wyjątkowo to smutne i wyjątkowo to przykre. A przykre jest przede wszystkim to, że po raz kolejny na tej sali dyscyplina partyjna wygrała z dobrem mieszkańców Nowego Sącza, wygrała z dobrem miasta. Głosowanie w ten sposób, które pokazaliście, oznaczać może dwie rzeczy. Albo nie znacie państwo konsekwencji tego głosowania, albo celowo i z premedytacją działacie przeciwko mieszkańcom i miastu Nowemu Sączu. Nie ma innej opcji. Jeżeli jesteście zakładnikami postu pana Michała Kądziołki i będziecie sterowani postu z góry, to przepraszam was bardzo, ale po prostu jesteście oszustami. Jesteście oszustami, jeżeli to tak celowo robicie. Emocje na sali sięgały zenitu, a radni klubu PiS Wybieram Nowy Sącz próbowali tłumaczyć, że ich decyzja to efekt zachowania prezydenta, który nie chce rozmawiać. Panie prezydencie, poprosiliśmy o to, żeby zmienić decyzję, żeby zaproponować coś innego. Poprosiliśmy o to, pan prezydent nie zareagował na to. Poprosiliśmy teraz, w trakcie dyskusji. I to nie jest tak, że jak usłyszałem, że nie ma negocjacji. To na tym polega demokracja, że się rozmawia ze sobą, a nie państwo przyszli i powiedzieli, tak ma być albo nie będzie w ogóle, tak? Szanowni państwo, i proponuję, żebyście naprawdę zaczęli budować swoją wiarygodność, nie obarczali nas tym, że my jesteśmy przeciwko jakiejkolwiek inwestycji. Nie jesteśmy, to już wybrzmiało to tyle razy. Jeżeli tak ważne są inwestycje, zwrócę się tu do pani dyrektor, do pana prezydenta, możemy zwołać teraz przerwę. Proszę ten projekt poprawić. Może być dzisiaj jeszcze ten projekt procedowany i nic się nie będzie działo. Po długiej, gorącej, a momentami dość głośnej dyskusji projekt uchwały odrzucono. To jednak nie zakończyło tematu. Spór przeniósł się do internetu na profilu facebookowym miasta. W piątek, 31 grudnia, czyli jeszcze w trakcie trwania sesji, opublikowanych zostało 12 filmików z udziałem prezydenta Ludomira Hanzla. W każdym z nich prezydent mówi o tym, które inwestycje nie będą realizowane. Każdy z nich zawiera też przysłowiową listę wstydu, czyli imiona i nazwiska radnych głosujących za odrzuceniem projektu. 12 radnych zadecydowało, że nie mogę przekazać środków na catering dla dzieci w żłobku numer 3. Co ja powiem tym dzieciom? Podziękujemy tym radnym za to. Prywatną wojnę rozpoczęli też radni z radnymi i to także poprzez Facebooka. Radny Jakub Prokopowicz za winnego całej sytuacji uznał innego radnego Michała Kądziołkę. Filmików ośmieszających wiceprzewodniczącego można na profilu radnego Prokopowicza znaleźć co najmniej kilka.
Pod wpisami królują też mniej lub bardziej dosadne komentarze. Radni PiS Wybieram Nowy Sącz ograniczyli się do wydania oświadczenia, które również dostępne jest na Facebooku. Końca sporu niestety nie widać, a już w najbliższą środę, 5 lutego, będzie mieć miejsce dalszy ciąg przerwanej w miniony piątek sesji.